takie niezwykłe, kiedy czytamy i słyszymy w Słowie Bożym, że Bóg domaga się od proroka Natana, żeby przekazał Dawidowi bardzo ważną wiadomość. Powinieneś przygotować dla mnie mieszkanie. To bardzo piękne, kiedy słyszymy o tym, że Bóg chce mieszkać razem z nami. To bardzo ważne mieć taką świadomość, że tam, gdzie jest Bóg, a więc w Kościele, to jest to Jego mieszkanie. On jest gospodarzem. On przyjmuje nas w swoim własnym domu. On jest tym, który wyznacza warunki przebywania w Jego domu. Dlatego myślę, że patrząc na świątynię, do których chodzimy, patrząc na wiele kościołów, które mijamy, to dobrze jest mieć tę świadomość. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale mieć tę świadomość tego, że jest to dom Pana Boga, dom Boży. I dlatego dobrze jest przebywać w domu u Pana Boga, dobrze jest zbliżać się do Niego, dobrze jest oglądać tę światłość i doświadczać wszystkich owoców zbawienia, które w tym domu są nam udzielane. Kiedy Bóg dzieli się swoją miłością, to dzieli się tą miłością w całej pełni.